Oto opowieść o świecie opętanym przez rzeczy. Opowieść o kryzysie pewnego systemu. Zaśmiecamy planetę, zatruwamy samych siebie, w dodatku nic nas nie bawi. Tyle w tym dobrego, że kiedy zrozumiemy system, zobaczymy, gdzie można zadziałać i zamienić problemy w rozwiązania. Któregoś dnia nie mogłam znaleźć swojej ładowarki do komputera, a komputer to moja praca, przyjaciele, muzyka. Szukałam wszędzie, nawet w szufladzie pełnej kabli. Wy też pewnie macie coś takiego. Plątanina starych ładowarek. Smutny relikt zużytej elektroniki. Jakim cudem mam ich aż tyle? Nie kupuję wszystkich najnowszych gadżetów. Sprzęt psuje się albo starzeje się tak, że nie ma sensu go używać. Żadna stara ładowarka nie pasuje do mojego komputera. To więcej niż pech. To zła konstrukcja. Nazywam to konstrukcją na śmietnik. Brzmi głupio, ale jeśli chcesz sprzedać jak najwięcej sprzętu, to już co innego. To kluczowa strategia producentów elektroniki. W zasadzie to kluczowa koncepcja całej naszej gospodarki materiałów nieodnawialnych. Tworzenie konstrukcji na śmietnik to produkowanie rzeczy, które szybko zostaną wyrzucone. Dzisiejsza elektronika nie da się ulepszyć. Łatwo się psuje, nie opłaca się jej naprawiać. Mój odtwarzacz DVD zepsuł się i zabrałam go do sklepu do naprawy. Chcieli ode mnie $50 za samo obejrzenie sprzętu. Tymczasem nowy odtwarzacz kosztował $39. W latach 60. Gordon Moore, wielki mózg i pionier półprzewodników, obliczył, że inżynierowie mogą podwajać prędkość procesorów co 1,5 roku. Jak dotąd miał rację, nazywamy to prawem Moore'a. Ale szefowie tych geniuszy wszystko pokręcili. Dla nich prawo Moore'a oznacza, że co 18 miesięcy mamy wyrzucać stary sprzęt i kupować nowy. Problem w tym, że 18 miesięcy to nic w porównaniu z całym cyklem życia tego sprzętu. Nie dość, że producenci robią dziurę w naszych portfelach, powodują globalny problem toksycznych odpadów. Elektronika rodzi się tam, gdzie większość rzeczy. W kopalniach i fabrykach nasze gadżety zawierają 1000 różnych materiałów sprowadzanych z całego świata na linie produkcyjne. Tam zamienia się je w produkty, używając toksycznych chemikaliów, jak polichlorek winylu, rtęć, rozpuszczalniki i preparaty opóźniające zapłon. Dziś odbywa się to w odległych miejscach, które trudno monitorować, ale kiedyś działo się to w moim sąsiedztwie, w Dolinie Krzemowej. Dzięki elektronice to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w USA. Według danych IBM, praca przy produkcji chipów komputerowych powodowała 40% więcej poronień i zgonów związanych z rakiem krwi, mózgu i nerek. To samo zaczyna dziać się na całym świecie. Okazuje się, że branża high-tech nie jest tak czysta, jak jej image. Po toksycznej podróży wokół globu, gadżet ląduje w moich rękach. Uwielbiam go przez jakiś rok, a potem spada z piedestału mojego biurka lub kieszeni. Spędza trochę czasu w garażu, póki w końcu go nie wyrzucę. Tu pojawia się kwestia odpadów. Sądzimy, że ze sprzętem już koniec, ale on tylko zmienia miejsce. Staje się częścią kolejnych gór e-śmieci, które produkujemy co roku. Pamiętacie toksyczny proces produkcji? Zasada jest prosta. Toksyczna produkcja, toksyczne odpady. Komputery, komórki, telewizory. Cały ten sprzęt tylko czeka, by uwolnić toksyczne substancje, gdy się go pozbędziemy. Niektóre uwalniają je wtedy, gdy jeszcze ich używamy. Kojarzycie wielkie stare telewizory, które wymieniamy na płaskoekranowe telewizory HD? Każdy ma w sobie około 3 kg ołowiu, który jest śmiertelnie trujący. Wszystkie e-śmieci lądują na wysypisku albo trafiają za ocean do garażu jakiegoś Chińczyka, który ma poddać je recyklingowi. Byłam przy paru takich operacjach recyklingowych. Robotnicy bez odzieży ochronnej siedzą na ziemi i rozwalają sprzęt, by odzyskać cenne metale i wyrzucić lub spalić części, za które nikt nie zapłaci. Więc kiedy ja cieszę się nowym gadżetem, mój stary gadżet truje dzieci w Chinach, Indiach lub Nigerii. Co roku produkujemy 25 milionów ton e-śmieci, które trafiają na wysypisko do spalenia albo recyklingu. Ale ten recykling nie jest czymś ekologicznym. Czy geniusze, którzy wymyślają elektronikę, to czarne charaktery? Nie uważam tak, bo problemy, do których się przyczyniają, są dobrze ukryte nawet przed nimi. Firmy, dla których pracują, nie ujawniają kosztów ludzkich, ekologicznych, ani nie uwzględniają ich w księgach rachunkowych. Eksternalizują prawdziwe koszty produkcji. Zamiast zadbać o bezpieczeństwo w fabrykach, każą robotnikom przypłacać pracę zdrowiem. Zamiast płacić za mniej toksyczne konstrukcje, każą
pozwalał ludziom pić zatrutą wodę. Eksternalizacja kosztów pozwala firmom produkować na śmietnik. Oni czerpią zyski, a wszyscy inni płacą. Jeśli zgadzamy się na ten toksyczny bałagan, to tak jakbyśmy mówili, to wasza sprawka, ale my to posprzątamy. Mam lepszy pomysł. Powiedzmy im, to wasz bałagan, wy go posprzątajcie. Brzmi bardziej sensownie. Wyobraźcie sobie, że zamiast składować toksyczne odpady w garażach i na ulicach Chin, wysyłamy je do garaży dyrektorów firm, które je wyprodukowały. Założę się, że zaraz zamówią nowe projekty urządzeń nie na śmietnik. Przyjmowanie e-śmieci przez firmy to zasada poszerzonej odpowiedzialności producenta lub przyjmowania zużytych produktów. Gdyby te wszystkie stare gadżety były ich problemem, bardziej opłacałoby im się projektowanie dłużej przydatnych, mniej toksycznych i nadających się do recyklingu produktów. Mogliby nawet produkować sprzęt z modułów. Gdyby któryś się popsuł, przysłaliby nam nowy na wymianę, zamiast zabierać całość. Regulacje dotyczące przyjmowania zużytego sprzętu powstają już w Europie i Azji. USA, wiele miast i stanów uchwala podobne prawo, które trzeba chronić i zaostrzać. Czas, by naukowcy stanęli po naszej stronie, dzięki regulacjom prawnym i obywatelom domagającym się ekologicznych produktów. Postawmy na zielone prawo Moore'a, o połowę mniej toksycznych chemikaliów co półtora roku. Może liczba zatrutych pracowników spadnie jeszcze szybciej. Musimy rzucić inżynierom wyzwanie, by wprowadzali to, w czym są najlepsi – innowacje. Już dziś niektórzy z nich wiedzą, że są za mądrzy, by projektować śmieci i szukają rozwiązań bez użycia toksycznych związków chemicznych. Dobra robota, chłopaki, ale stać nas na więcej. Kiedy zanosimy nasze e-odpady do recyklingu, powinniśmy upewnić się, że nie zostaną wywiezione do krajów rozwijających się. Kupując nowe gadżety, wybieramy te bardziej ekologiczne. Ale prawda jest taka, nasze konsumenckie decyzje nie załatwią sprawy. Wybieramy spośród tego, co wymyślają projektanci i politycy. Dlatego musimy połączyć siły i domagać się ostrzejszych regulacji dotyczących użycia toksycznych chemikaliów i zakazu eksportu e-śmieci. Miliardy ludzi pragną dostępu do sieci informacji i rozrywki, jaki oferuje elektronika. Ale chodzi o dostęp, nie o toksyczny śmietnik. Więc użyjmy szarych komórek, by wysłać tę starą mentalność na śmietnik, tam gdzie jej miejsce. Zbudujmy przemysł elektroniczny i społeczeństwo globalne, które będzie trwać.